dnia 4 kwietnia 1928 roku powołano do życia jednostkę mającą na cel ochronę granic państwowych – Straż Graniczną. Równocześnie podjęto decyzję o wprowadzeniu do służby specjalnie wyszkolonych psów, mających pomóc funkcjonariuszom w ich pracy. Przez lata ośrodek zmieniał swą siedzibę kilkukrotnie, głównie w naszym regionie Zgorzelcu, Lubaniu oraz Żarce nad Nysą. Ośrodek tresury psów służbowych Straży Granicznej trafił do naszego regionu. Jego siedziba znajdowała się m.in. w Poznaniu oraz Górze Kalwarii, gdzie powstał pierwszy samodzielny zakład tresury psów granicznych. Zgodnie z rozkazami do placówki skierowany został 31 grudnia 1928 roku major Marian Jurkowski wraz z 3 strażnikami. W listopadzie 1957 roku zakład tresury przeniesiono do Zgorzelca, gdzie w 1970 roku otrzymał nazwę Ośrodka Tresury Psów Służbowych WOP. Od 1973 roku dowódcą ośrodka był podpułkownik Władysław Sochacki, po nim funkcję tą objął w 1976 roku podpułkownik Bolesław Kurdziel.
Wiosną 1987 roku ośrodek tresury został przeniesiony do Żarki nad Nysą. W październiku 1988 roku obowiązki komendanta objął kapitan Mieczysław Kula, pełniąc je aż do stycznia 1999 roku. Ośrodek w Żarce nad Nysą działał do listopada 2001 roku. Wtedy to przeniesiono go do Lubania, gdzie funkcjonował niespełna 9 lat. Na mocy zarządzenia nr 68 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dniem 1 stycznia 2010 roku ośrodek tresury psów służbowych Straży Granicznej został zniesiony.